Witajcie kochani, dzisiaj mamy fantastyczną sesję. Przyjechałem specjalnie w taki spot, gdzie widać kolorowe drzewa i mamy bardzo dobre warunki oświetleniowe. Wziąłem ze sobą miniacza na tą dzisiejszą sesję i właśnie go odpalimy. Polatamy troszeczkę nad drzewami pomarańczowo-rudo-żółtymi i trochę poopowiadam wam na temat eksploatacji miniacza 4 Pro. Jak mi się sprawuje, ja tego drona mam od premiery i latam nim bardzo dużo. Naprawdę dobrze mi się spisuje. Też go brałem na zlecenia ze względu na dyskrecję. I też rekreacyjnie latam, ale też uzupełniając czy YouTube'a, czy portfolio, ale też robię sesje na przykład zdjęciowe tym dronem. Spróbujmy go w takim razie odpalić. Świetnie. Polecimy w pierwszej kolejności w kierunku lasu. Tam się obniżymy i będziemy sobie latali pomiędzy drzewami. Muszę też uważać, najpierw skierujemy się w stronę linii wysokiego napięcia, żeby o nią nie zahaczyć, więc polećmy sobie w pierwszej kolejności właśnie tam. Za chwilę się obniżę i tak dalej. Pierwsza sprawa, dlaczego ten dron jest taki fajny, to jest to, że jest mały, sprytny i dyskretny. W jakim sensie? Że jeżeli działasz blisko ludzi, na przykład wykonujesz zlecenia, tak jak my mieliśmy w Warszawie, w takiej dzielnicy, gdzie jest dość gęsta zabudowa, to faktycznie to, że dron jest cichy, to jest podstawowa jego cecha i naprawdę warto w tym momencie wziąć ją pod uwagę, bo to wygląda zupełnie inaczej. Teraz tylko zmienię sobie, sprawdzę sobie, jak wyglądają safety. Bypass jest, dobrze. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że nie zawsze w tym świetle rozpoznaje. Spróbujmy w takim razie jeszcze skręcić sobie kamerę do góry. Widzę, że jestem na od mojej wysokości 10 metrów i powinno być ok. Dobra, polecimy bardzo wolno, spokojnie w cinematic, będziemy mijać te drzewa. I taka jest wizja na dzisiejszy ten montaż. Oczywiście to nie jest FPV, gdzie widzę idealnie, ale mimo wszystko. Pierwsza sprawa to na pewno to, że ten dron jest bardzo cichy, dyskretny i mały, lekki. Do przenoszenia go, do transportu, do podróżowania jest genialny, a jednocześnie ma dużo takich cech, które predysponują go już jako drona, który nadaje się, może być stosowany spokojnie do realizacji zleceń. Oprócz tego, że jest cichy i mały i lekki, tak jak powiedziałem, to na pewno fakt, że ma świetny zasięg. OcuSync, ten OC4 jest tak dobry, że właściwie możemy zapomnieć o tym, że ten dron utraci nam zasięg. Ja robiłem może jakieś tam dalsze przeloty, ale nie tak bardzo. Natomiast widziałem i byłem obecny przy wielu takich przelotach long range, czy asystowałem, gdzie słuchajcie, tak naprawdę to nie zasięg był decydujący, ale pojemność akumulatora. I to była taka fajna sprawa, nie? Teraz nie nagrywałem, sprawdziłem sobie tylko, jak to wygląda i wygląda to bardzo ładnie. Spróbujemy sobie polecieć może troszeczkę wyżej i chciałbym polecieć tak, żeby mieć te drzewa teraz pod sobą i dopiero zaczniemy nagrywać w tą stronę. Dosłownie 20 sekund takiej sesji. Teraz jest troszeczkę za słabe światło. Więc zrobimy sobie tak, wersję Pro, ale tutaj Shutter Speed jest w tym momencie troszkę za szybki, czyli czas naświetlania przejdziemy sobie na 1/50, ustawię na 25 klatek na sekundę i polecimy z kamerą opuszczoną w dół. Dobra. Tak jak teraz. Już sprawdzę tylko kierunek. Możemy lecieć równolegle, tak jak teraz. Troszeczkę się przesunę. Teraz powinno być super. Ja już na niego spojrzę sobie, żebyśmy nie zahaczyli. Możemy bardzo spokojnie sobie polecieć w trybie C. I nagramy te ujęcia tak jak teraz. Jak będę na wysokości drogi leśnej, to się nawiążę i zobaczymy, jak mogę najniżej polecieć. Na razie jestem powyżej drzew, ale to wygląda świetnie. Dużo jeszcze igliwia, ale też liści jest na drzewach o tej porze, przy pierwszych opadach śniegu.
Więc pod tym względem mamy rewelację, że można mieć bardzo urozmaicone ujęcia, zarówno takie, gdzie jest trochę zimy, jak i resztka jesieni. Jestem na środku drogi, już sprawdzę, jak to wygląda teraz. Mogę spokojnie się opuścić do takiego poziomu jak teraz i na pewno nie zahaczymy o nic. Dobra, lecimy dalej. Zrobimy sobie jeszcze 20 sekund takiego spokojnego przelotu. Można to oczywiście przyspieszyć później, ale nie zależy mi na tym, żeby mieć super dynamiczne ujęcia. Druga rzecz, o której chciałem Wam powiedzieć, to jest na pewno D-Log M i HLG. To są dwa profile 10-bitowe, które dają nam już przedsmak takiego profesjonalizmu, jeżeli chodzi o profesjonalny materiał. Bitrate jest tutaj przyzwoity, w okolicach 150 megabitów na sekundę, jak dobrze pamiętam. I dzięki temu, że mamy też to, że jest 10-bitowa skala kolorów i wysoki bitrate, możemy sporo osiągnąć w postprodukcji, jeżeli chodzi o te ujęcia. Ja za chwilę przełączę się tutaj na normalne nagrywanie i zrobię przykłady dla Was. Będziecie widzieli, jak to wygląda. To, co chciałbym zrobić teraz, polecimy do przodu. On szybko się przemieszcza. Wygląda na to, że niby nie leci szybko, ale leci w tym trybie. I tutaj sobie nagramy w trzech trybach kolorystycznych. Więc pierwszy tryb, jaki mamy, kamera, to jest tryb normalny, oczywiście, od krawędzi drzew. Teraz polecimy sobie troszkę szybciej, odrobinę wyżej, jeszcze fragment. To, na czym mi zależy, żeby mieć ładne ujęcia do porównania. Dobra, do środka drogi mniej więcej, wrócimy. Drugi tryb, w jakim nagram profil kolorystyczny, to będzie D-Log M. A właściwie, dobrze, D-Log M. Teraz mam bardzo prześwietlone te ujęcia. To, co muszę zrobić, to w takim razie shutter speed troszeczkę przyspieszyć. Na 1/100 sekundy do przodu i teraz. Czasami tak bywa. Wydaje się, że jest wszystko ok z ekspozycją, a okazuje się, że jednak nie. Super. Trzecie ujęcie, jakie zrobimy sobie, to będzie HLG. Trzeba pamiętać o tym oczywiście, że ta ekspozycja się troszeczkę inaczej rozkłada, ale jedna rzecz jest bardzo istotna, a mianowicie fakt, że HLG, no zresztą D-Log M też wymagają postprodukcji. To nie są gotowe klipy, tak jak pliki zdjęciowe w formacie RAW też nie są gotowe. Tak w tym przypadku również musimy o to zadbać. Zaraz zobaczymy, czy w normalnym jest różnica. W ekspozycji jest troszeczkę. Niewiele, ale się zmienia. Delikatnie nagramy sobie jeszcze raz sekwencję w tym normalnym. Lecimy w tej chwili 10 minut. Akumulator. Co mogę powiedzieć? Tutaj akumulator jest troszeczkę lepszy, ale nadal te czasy, jakie osiągam lotu, to są czasy w granicach 20-22 minut. Wcale nie jest tak różowo, jak DJI na swojej stronie pisze. Akumulator też stary pasuje z Mini 3 do tego drona, ale trzeba pamiętać o tym, że on działa troszeczkę inaczej, a mianowicie w tym momencie możemy przekroczyć masę 250 gramów i w tym momencie nie dość, że nie mamy tej klasy C, tych wymogów nie spełniamy. Dobrze. To jeszcze w dodatku mamy taką sytuację, że dron właśnie jest cięższy od 250 gramów, więc nie wszędzie. W zależności od tego, jakie loty wykonujemy, tam możemy pomyśleć o tym, czy faktycznie potrzebujemy
tego certyfikatu i korzystania z tej z klasy i czy potrzebujemy zmieścić się w 250 gramach. Teraz widać, jak się ekspozycja układa. Jak lecimy pod światło, jest trochę prześwietlone to ujęcie. Spróbujmy w takim razie zmienić kąt. Ale jeżeli ustawiamy ekspozycję na manualną, a zmieniamy kierunki, no to naturalną konsekwencją jest to, że niestety, ale będziemy mieli zmianę ekspozycji, niedoświetlony obraz w niektórych partiach, prześwietlony. Spróbuję polecieć tam dalej. Tam jest bardzo ładnie. Teraz ze światłem polecimy. Zmienimy sobie na profil D-Log M. Polecimy tam do przodu. Ja mam troszeczkę te ustawienia przewalone, 0,7. Chciałbym w takim razie jedną 120 sekundy tak ustawić i to jest to. Dobra, i teraz jeszcze o czym chciałem powiedzieć, więc na pewno dużo kontrowersji budzi ten limit 120 metrów. Tego trzeba być świadomym, więc albo ściągamy klasę i nie jest nam do niczego potrzebna i technicznie możemy w tym momencie latać do 500 metrów wysokości, albo zostawiamy klasę C0 i zostawiamy naklejkę i mamy limit do 120 metrów, jeżeli chodzi o wysokość nad punktem startu. Te zapisy są nieszczęśliwe, ja o tym mówiłem już wielokrotnie, ale mimo wszystko takie rzeczy kurcze nas spotykają, więc na pewno o tym trzeba powiedzieć, jak to wygląda. Ja tutaj zwiększę troszeczkę dystans, jesteśmy nad lasem. Chciałem polecieć jeszcze kawałek nad ten las. Tu się nic złego nie dzieje, żadne samoloty nie latają na tej wysokości. Troszeczkę kamerę dźwignąłem. Wygląda to rewelacyjnie, jeżeli chodzi o te ujęcia miniaczem. Zasięg jest bardzo dobry. Lecąc tuż nad drzewami, widać, że sporo koron nas zostawia. Ale mimo wszystko wygląda to świetnie, więc tutaj na pewno jest wielkim tym bumerem, wielką sprawą ten problem z klasą C0 i z wymaganiami, z limitem 120 metrów. To dopiero po nowym roku będziemy widzieli dość wyraźnie, bo nawet jeżeli ktoś ściągnie teraz klasę, a będzie wymieniał drona albo pojedzie dron do serwisu, to wcale nie znaczy, że wszystko nam przebiegnie tak, jakbyśmy chcieli. Dobra, my musimy troszeczkę tutaj wrócić z tego względu, nagram teraz w trybie normalnym, że nie mamy tak dużo akumulatora, jak mocny jest zasięg. O tym, tego trzeba być świadomym, że to nie jest droniś, który tak, ma taki piękny zasięg, tylko tutaj wygląda na to, że trzeba na to zwracać uwagę, bo zasięg jest bardzo dobry, ale akumulator no niestety nie trzyma tak, jakby się chciało i zostały nam 4 minuty lotu. Za chwilę będzie RTH prompt, czyli będzie nas wzywać do powrotu do domu. Jestem dość wysoko w tej chwili. Bardzo fajnie te kolorki wyglądają. Jestem zadowolony. Możemy się troszeczkę skierować tutaj w bok przy tym naszym locie. Ale wygląda to naprawdę rewelacyjnie. Na 34 metrach latam. Mam nadzieję, że nie zahaczę o żaden słup. Wrócimy sobie w takim razie już normalnym trybie. Widać, gdzie jest home point i to jest też bardzo podobne, ale tutaj nie potrzebujemy nic takiego jak RTH, bo sami jesteśmy. Albo dajmy mu RTH i on niech sobie spokojnie wróci. Pięknie poszło, jeżeli chodzi o pierwszą sesję. Słuchajcie, na pewno wielką zaletą tego drona jest fakt, że ma dodatkowe cechy, takie jak waypoints. Można je genialnie wykorzystać. Ma oprócz waypoints ActiveTrack 360, to jest nowość. Ona jeszcze będzie dopracowana na pewno troszeczkę lepiej, bo on się nieco gubi i też niezbyt płynnie zawsze lata. I na pewno też fajne ma dodatkowe rzeczy, których początkowo czy pierwotnie nie było widać, na przykład cruise control, czyli tempomat. Ma oczywiście ActiveTrack, ma slow motion 4K,
w 120 klatkach na sekundę możemy też tym dronem nagrać, więc pod tym względem jest świetny. No to co mówiłem, zasięg genialny. Na pewno, jeżeli popatrzymy na całość, tryb nocny, chociaż ja wolę latać na manualnych ustawieniach, jeżeli chodzi o noc, ale jak popatrzymy na całość, to naprawdę dużo jest takich ciekawych cech, które można wykorzystać i to robi niesamowitą robotę, dlatego ten dron jest na pewno wart swojej ceny i zastanowimy się za chwilę, czy warto wymieniać Mini 3 Pro na ten model. Dla mnie te cechy, które są tutaj najważniejsze, to jest zasięg. Na pewno profile kolorystyczne, to jest dwa. Slow motion w dobrej jakości, bo to slow motion jest naprawdę w niezłej jakości. No i to, że mamy waypointy, plus do tego cruise control. Fajny kontroler, on naprawdę ładnie chodzi, jeżeli popatrzymy na to, że ten kontroler ma mocniejszy akumulator, nie laguje, fajniejszy procesor, nowszy procesor i to wygląda pod tym kątem lepiej. Znalazłem teraz optymalną wysokość i będziemy sobie, i troszeczkę zmieniłem ustawienia, jeżeli chodzi o gain and expo settings, czyli prędkość w takim trybie najwolniejszym cinematic przerzuciłem z 1 metra na 2,5 i w tych nowych dronach bardzo mi się to podoba, że mamy już zarządzanie prędkościami w każdym trybie. Jest to naprawdę genialne. Teraz lecę tuż nad horyzontem, nad linią drzew, patrzę jak to wygląda. Możemy się troszeczkę obniżyć jeszcze, odrobinkę i spróbujemy teraz. Nie powinienem zahaczyć, lecę sobie spokojnie do przodu. Bardzo fajne ujęcia wychodzą teraz, rewelacyjne pod kątem też. Teraz spróbujemy troszeczkę w bok polecieć i wygląda to super. Odrobinę w dół kamera, tak jak teraz. Dobrze, więc na pewno jeżeli chodzi o sterowanie w danych trybach i możliwość samemu zdefiniowania prędkości, to jest niezwykle cenna sprawa i mega petarda. To światło jest dzisiaj tak mocne, że kurczę, powiem wam, że mnie mocno razi, jeżeli chodzi o to. A jeżeli chodzi o to, co powiedziałem o kontrolerze, on ma 700 nitów, jeżeli chodzi o jasność, więc nie jest jaśniejszy od poprzednika, ale mimo wszystko, jeżeli się dobrze ustawimy w cieniu, czy tak troszeczkę z boku, to wygląda w porządku, wystarczy nam faktycznie ta jasność. Oczywiście, jeżeli będziemy filmowali w pełnym słońcu na wakacjach w takim kraju jak powiedzmy kraje egzotyczne typu Zanzibar czy Dominikana, no to z tym może być troszeczkę trudniej, ale wtedy trzeba się sprytnie ustawić albo wykonywać też ujęcia o odpowiedniej porze, niekoniecznie w pełnym słońcu stać, bo nie zawsze to dobrze nam pogra. To, o czym nie mówiłem, ten dron ma też fantastyczne, wykonuje kapitalne zdjęcia i tu trzeba przyznać, że bardzo dobrze sobie radzi. Ja wykorzystuję rozdzielczość 12 megapikseli i spokojnie mi to wystarcza. Jestem bardzo zadowolony z tych ujęć. Można wyciągnąć naprawdę dużo, już wam pokażę, jakby wyglądały jakieś przykładowe ujęcia, które zrobię w ciągu dosłownie minuty dla was. Ale zróbmy sobie top-down, takie ujęcie w AEB, tak jak teraz. Każdym dronem właściwie od DJI można zrobić coś podobnego, ale przerzućmy się teraz w AEB. Jestem dość wysoko i zrobimy sobie może 3 ujęcia, tylko fajnie w proporcjach chciałbym to chwycić. Trochę jeszcze do przodu, tak jak teraz, nie? I takie zdjęcie jak teraz można zrobić sobie w AEB. Nawet w piątce. Rewelacyjnie. Jestem bardzo zadowolony, jeżeli chodzi o jakość zdjęć. Ten dron pod tym względem nie ma sobie kurczę równych, jeżeli chodzi o takie małe. Nieco zoptymalizowaną kamerę. Wydaje się, że to jest ta sama kamera, która była wcześniej w Mini 3 Pro. Okazuje się, że jednak nie. Zresztą nawet filtry nie pasują. Więc pod tym względem trzeba pamiętać, że filtry z Mini 3 Pro wymagają modyfikacji. Jeden z moich kolegów opracował czy zaprojektował wydruki, ale wymagają one modyfikacji. Natomiast najlepiej oczywiście stosować, ja stosuję filtry Freewella, bo tutaj mamy przysłonę 1.7 i to się wiąże z tym faktem, że trzeba mieć filtry. Ja stosuję Freewella
I tutaj mamy ND16, 32, 64, 128, 256. Są też filtry polaryzacyjne i też specjalne. W sumie jest ich bardzo dużo. Kapitalny taki cały duży zestaw z Freewella stosuję. Jestem mega zadowolony z tego, co tutaj mamy. Dzisiaj latam na ND16.pl. I teraz pytanie brzmi, bo wcześniej Wam obiecałem, że to omówimy. Czy kupić takiego drona jak Mini 3 Pro, który jest teraz w promkach i jest bardzo dobrym również, czy kupić Mini 4 Pro? No musisz popatrzeć na to z, pod kilkoma płaszczyznami. Ja najpierw zobaczę, jak tutaj wyglądają ustawienia, ale musisz popatrzeć na to pod kilkoma płaszczyznami. Przede wszystkim, jak wygląda Twoja sytuacja finansowa, bo Mini 4 Pro jest dużo droższy. Znaleźliśmy jedną promocję we Francji, ja o tym mówiłem na kawce ostatnio w sobotę, jeżeli chodzi o Black Friday. I to była jedna, jedyna promocja, jaką znaleźliśmy na ten zestaw, jeżeli chodzi o Mini 4 Pro z kontrolerem. Nie było nic innego w całej Europie. I on wychodził około 660-680 euro, ja już nie pamiętam. Nie wiem, czy to była jakaś pomyłka na stronie, ale faktycznie tak to wychodziło. I to wyglądało genialnie pod takim kątem. Muszę tylko zerknąć, czy ja nie mam jakiegoś drzewa. Mogę się tutaj obniżyć nad tą drogą i tutaj sobie zrobimy ujęcia tak jak teraz się mogę obniżyć, nie? Dobra, mamy to 90 stopni, on wschodzi, więc teraz sobie mogę bezkarnie fotografować bez przemieszczania się, tylko ze zmianą wysokości, tak jak teraz, nie? Dobrze. W każdym razie, o czym chciałem powiedzieć, że nie ma na niego promek, więc na pewno pod kątem cenowym to zdecydowanie Mini 3 Pro będzie lepszy, bo go kupisz dużo taniej, ale pod kątem jakościowym i tym, że on już jest na O4, to jest duża różnica. Lepiej się na nim pracuje, ma większe możliwości. Wraz z Twoim rozwojem nie będziesz aż tak musiał intensywnie myśleć, czy musiała, o tym, żeby zmienić na przykład na Era 3 albo na następcę Era 3. Na przykład na R3S, który pewnie też nas zaszczyci. Dobra, to jest to, o czym chciałem powiedzieć tutaj w tych tematach. Teraz się, kurczę, trochę nabiegałem. Jak nie akumulator, to karta pamięci. Kiedy warto wymienić Mini 3 na Mini 4 Pro, jeżeli potrzebujemy profile 10-bitowe HLG czy D-Log-M, na pewno wtedy. Jeżeli potrzebujesz slow motion, pewny daleki zasięg, tak, ale to, o czym chciałem powiedzieć, jeżeli latasz na łonie natury, to zwykle ten zasięg i tak jest dobry, ale na pewno aparatura, która działa dużo lepiej, ta aparatura jest naprawdę ekstra i zrobili spory postęp. Nowy procesor, pamięć wbudowana, plus do tego intuicyjna obsługa, nadążanie za naszymi intencjami, to jest absolutna petarda, więc myślę, że jeżeli tylko masz możliwości i kasę, to przejdź na czwóreczkę, ale jeżeli trójka wystarcza, bo ona w wielu sytuacjach wystarcza, na przykład latasz troszeczkę bliżej, publikujesz bezpośrednio na social media, nie potrzeba wcale nic więcej. No i ten dron, to co jest w nim genialne, zarówno czwórka, jak i trójka, że ma nagrywanie True 4K, czyli naprawdę w 4K, nie tak jak R trójeczka, że nam kropuje, obcina, ale tutaj mamy obrót kamery do pionu i nagrywanie w 4K prawdziwe, więc na social media można bezpośrednio zwrócić sobie na telefon i opublikować takie ujęcia. Wtedy Mini 3 Pro jak najbardziej wystarcza, a jest dużo, dużo tańszy. Slow motion nie wszyscy potrzebują, tak jak profile kolorystyczne, o których mówiłem. To jest chyba tyle na dzisiaj. Jeżeli potrzebujesz czegoś więcej, mam po pierwsze darmowy warsztat, jak rozpocząć przygodę z dronem, a po drugie mam też warsztat premium dotyczący Mini 4 Pro, dość kompleksowy, gdzie pokazuję całą ścieżkę wykorzystania tego malucha, od pudełka aż po projekty kreatywne. Możesz przejść po całej jego funkcjonalności, ustawieniach, zobaczyć, co się sprawdza, co nie, jak osiągnąć dany efekt, który chciałbyś spróbować albo jest Ci potrzebny. To wszystko pokazuję w tym warsztacie dotyczącym użytkowania Mini 4 Pro. Zapraszam Cię bardzo
serdecznie, on jest bardzo popularny. Koniecznie trzeba korzystać z niego, jeżeli zainwestowałeś tak dużo pieniędzy, jak właśnie ta wartość Mini 4 Pro. Na dzisiaj tyle. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli są jakieś z Waszej strony komentarze albo coś chciałbyś dodać, to prośba o napisanie ich w polu komentarzy pod filmem. Wszystkiego dobrego życzę i widzimy się w kolejnych epizodach już wkrótce. Do zobaczenia. Pa!